Świecę zapłonową w kosach spalinowych należy wymieniać mniej więcej co 40 godzin pracy. Można też założyć, że zrobimy to na początku każdego sezonu. Oznakami zużycia świecy są tracenie mocy przez urządzenie i nadmierne zużycie paliwa. Gdy kosa nie odpala, oznacza to często, że świeca jest zalana lub całkowicie zużyta. Zobaczmy, jak jest w tym przypadku. Jak widzimy na zdjęciu, świeca jest sucha, więc nie doszło do jej zalania. Za to jej elektroda jest czarna i okopcona. To świadczy o zużyciu świecy. Krótkotrwałym sposobem na przywrócenie życia takiej świecy może być przetarcie jej drucianą szczotką, ale nie rekomenduję tej metody. Zamiast tego wyciągamy z pudełka nową świecę i upewniamy się, że odległość między elektrodami wynosi 6 lub 0,7 mm. Najlepiej sprawdzić to przy pomocy szczelinomierza. Zbyt mała lub zbyt duża przerwa między elektrodami może powodować, że kosa będzie miała problemy z przyspieszeniem i wejściem na obroty. Nową świecę wkładamy w miejsce starej i dokręcamy. Jak widać, tym razem kosa zaskoczyła bez większego problemu. Dla przypomnienia, zobaczmy jeszcze, jak wygląda nowa świeca zapłonowa. Świeca po kilku godzinach pracy i taka, która już nie nadaje się do dalszej pracy. Jeśli szukasz urządzeń, które ułatwią Ci pracę w ogrodzie lub części zamiennych do maszyn ogrodniczych, odwiedź naszą stronę krysiak.pl.